Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Paweł Albrecht, a dzisiaj ze mną jest Kamila Rowińska. Cześć, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli z tobą porozmawiać, bo tak jak się zastanowiliśmy, jesteś pierwszą kobietą, która w naszym nowym studiu występuje, więc będzie trochę inny temat niż mieliśmy do tej pory. Ten... Bardzo mi miło. Niezwykle ważny, bo... Kobiety myślą inaczej niż mężczyźni. Mhm. Natomiast coraz więcej kobiet obserwuje, że no osiąga tą niezależność finansową, sporo kobiet zarabia, szczególnie w tej naszej branży nieruchomościowej, więc mam kilka takich pytań właśnie dotyczących mentalności kobiety. No ale zaczniemy od czegoś takiego szczerego. Kobieta, kiedy osiąga niezależność finansową, trochę zmienia, w moim wyobrażeniu, percepcję na. Na związek i na mężczyznę. Ty spotykasz mm -hmm. się z kobietami, szkolisz kobiety, więc wiesz, jak to wygląda, jak to wygląda z Twojej strony, jak się zmienia percepcja kobiet w stosunku do mężczyzn, kiedy już osiągają tą. Stabilizację finansową i niezależność. Z mojej perspektywy tak bardzo się nie zmienia, ale może dlatego, że mam do czynienia z ogromną ilością kobiet niezależnych, które wiedziały, że chcą być niezależne finansowo. Natomiast jeżeli kobieta wcześniej postrzegała mężczyznę głównie jako żywiciela rodziny, albo mówiąc wręcz tak, prost jako skarbonkę po prostu i traktowała go jak bankomat i to była jego jedyna rola życiowa jaką pełnił w rodzinie no to faktycznie wtedy, kiedy ona te pieniądze będzie w stanie sobie zapewnić sama, to jego rola będzie już w jej życiu mniejsza. Natomiast jeżeli on miał parę innych jeszcze zalet i ten związek zbudowany był na wielu wartościach, na miłości, na chęci budowania czegoś większego niż my sami, to sam fakt, że ona zarabia pieniądze i może bez niego samodzielnie funkcjonować, czy to sama, czy z dziećmi, nie powinien. Aż tak dużo zmienić, wręcz może nawet zbliżyć. Pytam o to dlatego, że no, paru panów może się przestraszyć tutaj tej naszej rozmowy. Będziemy y -y. rozmawiali o tym, w jaki sposób kobiety się mogą zbogacić, czy trochę budować swoją markę osobistą, czy zarządzać finansami, więc też no, zdaję sobie sprawę, że, że ktoś może być przerażony, że nagle jego kobieta zacznie zarabiać więcej od niego, dlatego też to pytanie. No. Tak, to jest kwestia tego, jak postrzegamy w ogóle pieniądze w związku, jaką one pełnią funkcję w naszej rodzinie. Czy to jest tak, że kto ma kasę, ten rządzi i rozdaje karty? Czy, czy właśnie mężczyzna postrzega siebie przez pryzmat tych pieniędzy, które zarabia, i że im więcej zarabia, tym jego wartość w rodzinie jest większa. Jeżeli tych pieniędzy nie będzie zarabiał, no to nie będzie się czuł męski? Ja to oczywiście jak najbardziej rozumiem. W moim małżeństwie oboje pracujemy mój mąż pracuje, ja prowadzę biznes, oboje wnosimy pieniądze w, Nasze, że tak powiem. Gospodarstwo domowe, utrzymujemy siebie i nasze dzieci. Natomiast fakt, że ja jestem niezależna finansowo, czy też mój mąż jest niezależny finansowo ode mnie, wcale nie powoduje, że nie mogę się oprzeć na moim mężu, albo nie może on mi robić niespodzianek, prezentów, które zawsze bardzo mnie cieszą. I też to, to wcale nie musi od razu oznaczać, że nie ma pomiędzy nami takich różnic damsko- Męskich. Moja mama pracowała, moja babcia pracowała, kobiety w mojej rodzinie, odkąd pamiętam, miały pieniądze, zarabiały pieniądze, więc to nigdy nie było tak, że one były typowymi kobietami, które są utrzymankami albo, albo opiekują się domem, nie dostają w związku z tym pieniędzy, nie mają pracy zarobkowej i tylko mężczyzna przynosi pieniądze do domu. Więc dla mnie jest to zupełnie naturalne. Ale to wcale nie znaczy, że mój mąż nie może mnie rozpieszczać przy pomocy tych pieniędzy, które zarabia. Bo z perspektywy no, takiego statystycznego polskiego małżeństwa, gdzie ten budżet nie jest jakiś gigantyczny, tak jak u osób, które prowadzą duże firmy, mhm. wiadomo, że osób prowadzących działalność jest dużo mniej, to czego tak naprawdę kobieta oczekuje od mężczyzny w kontekście takiego bezpieczeństwa finansowego? No bo. Dla kobiety, przed to pewnie jest też trochę taka polisa ubezpieczeniowa, że jak coś tworzą razem, ona nie pracuje, bo zajmuje się dziećmi, co jest mega ciężką robotą. Z jakby z mojej perspektywy, teraz jak mam dziecko, to widzę, to że jest, to jest dużo cięższa robota, niż prowadzenie firmy, naprawdę. Przynajmniej przy moim zestawie umiejętności <grym> i takiego rozumienia emocji. No to czego tak naprawdę kobiety z twojego doświadczenia oczekują od mężów? Żeby mieć kilka mieszkań, tymi się mieszkaniami podzielić, czy żeby dostawała, wiesz, jakieś pieniądze za to, że też zajmuje się domem, czy... To ciężko to, tak zdefiniować okay. u każdej osoby, ale tak, czy tak, jest takie tak. poczucie bezpieczeństwa, jak kobieta mówi, że się chce czuć bezpiecznie finansowo? Z, z, mm -hmm. z ja ci mogę powiedzieć głównie za siebie i jakby dlaczego ja. Yy... Ja zarabiam pieniądze i nie wyobrażałam sobie nigdy wejście w taką rolę, że zostaję w domu, opiekuję się tylko i wyłącznie domem, nie zarabiam, nie rozwijam swojej kariery albo swojego biznesu. Faktycznie przeszkoliłam kilkanaście tysięcy kobiet w ostatnich latach na szkoleniach kobieta niezależna, zachęcając je do tego, żeby zbudowały stabilizację finansową. Myślę, że większość kobiet, ale tutaj będziemy generalizować, ponieważ na pewno każda kobieta, która będzie to oglądała, może się zgodzić albo nie zgodzić, bo jej sytuacja jest inna. Natomiast większość kobiet, która wchodzi w dorosłe życie, tak jak mężczyzn, zakłada rodzinę, zakłada ją z myślą taką, że to jest taka rodzina, no, albo ten mąż jest na zawsze. I że to nie jest pierwszy mąż, a potem będzie drugi, trzeci, piąty, tylko no, raczej ludzie wchodzą w te związki z myślą taką, że. To będzie na zawsze. Chcą zbudować rodzinę, mieć może mieszkanie, może dom, jakiś samochód, czegoś się dorobić, jeździć na wakacje, mieć poczucie, że komfortowo sobie żyją. Jeżeli mężczyzna decyduje się albo umawiają się ze sobą, że mąż mówi na przykład kochanie, to ja bym wolał, abyś ty. Zajmowała się domem, będziemy mieli dzieci, umówiliśmy się, że będziemy mieli dzieci, w związku z czym chcia, chciałbym, żebyś ty więcej czasu poświęciła na dom, żeby to był priorytet, żebyśmy nie korzystali z niań, żłobków, pań sprzątających czy tam gospoś. Ja też nie chciałbym jakoś uczestniczyć tutaj w sprzątaniu, praniu, suszeniu, prasowaniu itd. Proszę cię weź to na siebie, a ja zarobię na nas obojga to w tym wypadku ta kobieta My, albo ja, jeżeli już bym się na coś takiego zgodziła, e, oczekiwałabym, że będę zabezpieczona finansowo w razie, gdyby cokolwiek poszło. Ja pytanie, Nie, właśnie, tak. co jest tym zabezpieczeniem finansowym? Tak, w zabezpieczeniem finansowym tak, zabezpieczeniem finansowym by było dla mnie to, że w razie czego dzielimy się po połowie, e, czyli w razie rozwodu albo różnych sytuacji, bo jednak trzeba wziąć pod uwagę to, że e, co trzecie małżeństwo się rozwodzi w dużych miastach, co drugie. E, więc no. Nie wiem, jak bardzo trzeba być naiwnym, żeby myśleć, że w ogóle nas to nie dotyczy. No to nie my, tak. Znaczy, są ludzie, którzy oczywiście myślą, że nigdy ich nic nie spotka, ale to okej, okay, no. Wow, gratuluję im pozytywnego myślenia, bo moje tak daleko nie sięga, i ja jednak jestem bardziej pragmatyczna tutaj w tych, w tych obszarach. A więc taka kobieta chciałaby mieć pewność, że gdyby tego męża zabrakło z różnych względów, rozchoruje się, umrze albo się rozstaną, to zarówno ona, jak również dziecko albo dzieci będą mieli za co, za co żyć. Jeżeli ona się wycofa ze swojej kariery. Na 10 czy 20 lat, jeżeli tak zdecydują, no to prawdopodobnie, jeżeli będzie kiedykolwiek wracała do pracy, no to będzie wracała na jakieś podstawowe stanowisko, chyba na, za najniższą krajową. No bo nawet jeżeli skończyła studia w wieku tam 25 lat, chwilę popracowała, później zdecydowała się założyć na rodzinę i wyciąć się na przykład na 10 lat z tego wszystkiego, to w wieku 40 lat, jeżeli ona pójdzie do swojej pierwszej pracy, no to umówmy się, szału nie będzie tutaj, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy. Więc gdybym ja miała córkę, mam dwóch synów, ale gdybym miała córkę, to bym na pewno powiedziała: dziecko, proszę cię, weźcie za stanów. Tak i weźcie to raczej jednak po połowie z mężem. Dbaj o swoją karierę, dbaj również o swój rozwój, podzielcie się tymi obowiązkami. No, oczywiście, już później stabilizacja finansowa, gdzie kto. To się czuje stabilny finansowo, czy wtedy, kiedy ma przychody pasywne na poziomie 10, 20, 30 tysięcy miesięcznie, czy wtedy, kiedy to są jakieś większe kwoty, to już od każdego indywidualnie zależy. Um, ja się czuję stabilna finansowo wtedy, kiedy wiem, że moje, e, moje i mojego męża, nieruchomości albo inwestycje, są w stanie zarobić na nasze potrzeby. Gdybyśmy oboje nie pracowali, tak by się zdarzyło, nie wiem, zdrowie by nam nie pozwoliło, bo tak generalnie to lubimy pracować, ale gdyby na przykład zdrowie nam nie pozwoliło, jakaś sytuacja losowa, to chciałabym wiedzieć, że możemy sobie poradzić. I nawet jeżeli to życie by nie było na takim poziomie wysokim, bardzo finansowym, ale takim akceptowalnym, do jakiego jesteśmy przygotowani, to byłoby to dla mnie ok. So, z Tobą mi się dobrze rozmawia z tego powodu, że no nie muszę Cię przekonywać, że prowadzenie firmy czy zarabianie dużych pieniędzy jest jakby fajne, potrzebne, no bo, no bo Ty to robisz, tak? I, i jak... Tak. I z fanką tego, żeby się rozwijać zawodowo, albo jeżeli ktoś chce, to w pracy na etat, bo to też jest możliwe, albo jeżeli ktoś czuje, jakby tak, że jest mu za ciasno w tej pracy na etat i chciałby budować biznes, to jak najbardziej zachęcam. Do zarabiania pieniędzy również uważam, że są dobre yy, i na wiele dobrego, że tak powiem, mogą, yy, mogą nam posłużyć. Yy, także z reguły pomagam moim klientom w tym, aby zarabiali jak najwięcej. Tylko wyższy jest problem. Problem jest tego typu, że część osób od dziecka wie, pewnie tak jak Ty wiedziałeś, że chce zarabiać pieniądze i robić to samodzielnie, bo nie lubi mi szefa i tak dalej. No, ja mam więcej jakby znajomych, którzy firmy prowadzą niż koleżanek, chociaż też mm -hmm. mnóstwo dziewczyn flipuje i, i zarabia na nieruchomościach. No Ale jednak sporo moich kolegów, którzy mają firmy, chcą też, żeby ich żona czy dziewczyna, partnerka tak też szła do przodu finansowo. Mm -hmm. Tylko nie chcę być teraz przez nikogo źle zrozumiany. Jest takie bardzo popularne słowo dzisiaj dwa: toksyk i narcyz. I teraz dziewczyny. Z różnych doświadczeń, które znam, często jak są naciskane do tego, żeby podjęły jakąś pracę, dostały awans czy robiły coś więcej, to potem mówią, że mój mąż jest toksyczny, bo jakby, bo coś, tak? Jest taka mhm. wymówka, że on jest toksyczny i wtedy e, no, powstaje problem. Więc jak z Twojej perspektywy, jako mężczyzna, partner, mąż, mhm. porozmawiać z kobietą, którą chcemy popchnąć do przodu, ale ona niekoniecznie czuje takiej potrzeby, czy, czy odpuścić, czy w jakiś, jakiś sposób, żeby. Tak, Fu, to jest trudny temat, bo należałoby się tej osobie przyjrzeć wtedy, kiedy, wtedy, kiedy ją wybieramy, że tak powiem, na życie I, i, i popatrzeć nie tylko i wyłącznie na warunki zewnętrzne i to, że się nam fajnie spędza czas, jeździ na wakacje, seks jest super i w ogóle wszystko jest ekstra. Tylko też porozmawiać o takich celach życiowych, rolach życiowych, o których Często, się roz... Często trudno się rozmawia, kiedy ma się 20-20 parę lat, bo wtedy jeszcze nie każdy z nas jest na tyle dojrzały. To wszyscy idą do przodu i potem trochę się to rozjeżdża. Tak, rzędu, I, I czasami się okazuje, że nie zadaliśmy sobie takich najważniejszych pytań albo nie poznaliśmy się z takiej ważnej strony. No i cóż, i wtedy trzeba zobaczyć, czy, czy te inne. Zalety tej naszej żony wystarczą. Nie każdy będzie chciał się szalenie rozwijać, nie każdy będzie chciał przejść do przodu, nie każdy będzie miał tą ambicję, ten taki drive do tego, żeby więcej zarabiać, więcej pracować, płacić cenę za wspinanie się na szczyt, bo musimy sobie to szczerze powiedzieć, że to jest też płacenie pewnej ceny. Ja twierdzę też, że, że za pozostanie na takim średnim stanowisku też się. Prędzej czy później zapłaci cenę, bo jest się bardzo łatwo taką osobą do zastąpienia. Jest się łatwo zastępowalnym później albo przez maszyny, albo jakieś automatyzacje, albo przez jakiś innych pracowników, więc zawsze polecam, aby jednak doskonalić się w swoim zawodzie albo w swoim biznesie, żeby zawsze być takim cackiem na rynku, które, które może wybierać, czy to miejsce pracy, czy też klientów, z którymi pracuję, bo. I w przypadku biznesu i etatu to jest ważne, żeby móc pracować tam, gdzie się chce. Czasami się zdarzy tak, że mężczyzna pozna kobietę i będzie mu się wydawało, że ona jest ambitna, ale na jakimś etapie yy... Ona po prostu stwierdzi, że to, co ma, to już jest ok i że może nie potrzebuje więcej i nie chce więcej. I z jednej strony trzeba wtedy porozmawiać na temat tego, czy ona nie pragnie więcej, dlatego że no, uważa, że. To jest wystarczająco, i nie chce na przykład weekendów poświęcać na doszkolenie się albo nie chce poszerzać swojej strefy komfortu, robić rzeczy niewygodnych po to, żeby zarobić kolejny, tam nie wiem, tysiąc, dwa tysiące czy kilkanaście tysięcy więcej. Czy dlatego to się nie dzieje, że nie ma pomysłu, albo nie wierzy w siebie, np. w swoje możliwości, ale chciałaby. Jeżeli by chciała, ale czegoś jej brakuje. No to wtedy można porozmawiać o tym, kochanie, jak Ci mogę pomóc, jak Ci mogę wesprzeć, kibicuję Ci, robimy to razem. Mam więcej na przykład może zdolności organizacyjnych albo biznesowych, w związku z czym mogę Ci pomóc, powiedz tylko, w jaki sposób mógłbym, mógłbym to zrobić. Natomiast jeżeli ona powie, że ona po prostu nie chce, bo ona chce prowadzić inny tryb życia, no to pytanie, czy jesteśmy w stanie się z tym pogodzić, tak? Czy wybraliśmy ją na, jako. Na życie jako wspólniczkę, która będzie cisnąć biznesowo. Narzędzie i, do zarabiania pieniędzy, tak, i będzie też jakby narzędziem do zarabiania pieniędzy, czy wybraliśmy ją yy, 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 yy. i oprócz tej umiejętności zarabiania pieniędzy może robić też inne rzeczy. I tak naprawdę to działa w dwie strony, bo ty mnie o to pytasz jako mężczyzna, ale czasami kobiety mnie o to pytają. Naprawdę, przychodzą do mnie i mówią: Kamila, ja dobrze zarabiam, ja awansuję, ja chcę się uczyć, przychodzę do ciebie na szkolenia, robię u ciebie mastera, interesuję się tym i tamtym, a mój mąż to na przykład nie chce. Mówi, że po co to wszystko, że przecież dobrze jest, co ja się tak szarpię, co ja tak startuję dalej. No i wtedy się pytam: OK, na co się umówiliście kiedyś. Jeżeli się nie umówiliście na budowanie imperium, no to właściwie o co masz teraz pretensje? No, po prostu ten człowiek ma być może takie wartości i chce tworzyć inny tryb życia. No i teraz pytanie, na ile się jesteście w stanie w tej nowej sytuacji pogodzić? Ja myślę, że media społecznościowe bardzo mocno popsuły, nie wiem, czy ktoś tam zrobił to specjalnie z tych dużych korporacji, TikTokowo, instagramowych czy innych, ale przez to, że i kobiety, i mężczyźni widzą na kliknięcie ludzi, którzy mediach odnoszą sukcesy i każde co konto otworzysz to jest fajniejszy, lepszy, przystojniejszy, tak. ładniejszy itd. Tak no to trochę jakby ta chęć do naprawy tego drugiego człowieka spada na drugi plan i jest jakby prostsza zamiana modelu już dzisiaj niż, wiesz, niż praca nad, eee. nad sobą, niż kiedyś może. Być może tak. Co do jednego się zgodzę, kiedyś nie, kiedyś przed powstaniem mediów społecznościowych nie mieliśmy takiego wielkiego dostępu do ludzi z różnych grup społecznych, jeżeli chodzi o finanse. I nawet jeżeli ktoś tam gdzieś, że tak powiem kupował torebki po trzy 30, czy po 50 tysięcy złotych, czy, czy po 300. To my tego nie wiedzieliśmy. To my tego nie wiedzieliśmy, bo nie mieliśmy kontaktu z takimi ludźmi. To nas nie raziło. Nawet jeżeli ktoś miał super samochód i po prostu e, przejeżdżał, wiesz, jakimś, e, nie wiem, supersportowym wozem, no to widzieliśmy go jako obcego gościa. E, jakby to był, nie wiem, raz na tydzień mogłeś zobaczyć coś a takiego. A dzisiaj oni piszą do dziewczyn, tak. ich zagadują, tak? Bo... A, a dzisiaj widzimy ich w mediach społecznościowych i to może budzić jakiś tam e, Dyskomfort i też polaryzuje ludzi yy, bardzo często, ale to było od zawsze. Ja nie wiem, czy, czy tak ludzie chętnie wymieniają się na różne inne modele, że tak powiem, że kobiety zmieniają tych mężczyzn nie, no, i tak dalej. No bo... chyba, że jakby współczynnik rozwodów jest tam, powiedzmy, Tak, tak ale ja nie parę, wiem, nie wiem czy, to jest, czy to jest ten powód, że ktoś, wiesz, w social mediach sobie zobaczył, że po prostu, no, można być lepiej, więc o, dobra, no to Cię tam wymieniam, co nie? No, bo prawdopodobnie wybieraliśmy też te osobę na życie wtedy, kiedy już media społecznościowe były. Więc mieliśmy porównanie, wiedzieliśmy, w co, w co wchodzimy. Dokładnie. No, ciekawe pytanie. Hey, ja mam córkę, ma mm -hmm. półtora roku. Ja zrobiłem sobie test Galupa, mówiłem Ci o tym przed, przed wejściem i empatię mam na ostatnim punkcie. Generalnie tak pod względem emocji, czy uśmiechania się, zresztą jak ktoś ogląda kanał, to ja generalnie słabo, tak? Mm -hmm. Tak e, wewnętrznie się cieszysz. E, Nie widać tego po tobie, tak? Mam inny zestaw cech, który mm -hmm. sprawia, że łatwo jest ze mną coś osiągnąć, ale niekoniecznie tak. może gdzieś tam jest ze mną po drodze, tak emocjonalnie. E, no ale chcę tą córkę wychować, no właśnie, na kobietę, która będzie szczęśliwa, bo ty mi też powiesz, tak? Bo ja nie mam, jako mężczyzna, takiego celu, żeby być szczęśliwym, bo dla mnie inne wartości są ważniejsze, żeby moja córka miała co jeść, żeby coś osiągnąć i tak dalej, a ja kobiety słyszę, że bardzo często mówią, że chcą być szczęśliwe, tak? Cokolwiek pod hmm. tym jakby by się nie kryło. Więc powiedz mi, jakie takie najważniejsze rzeczy powinienem córce przekazywać, czy jak ją poinstruować z twojego doświadczenia, no żeby gdzieś tam, później trafiając na różnych mężczyzn w życiu, wiesz, jednak była do mnie niezależną kobietą i finansowo, i, i wiesz, myślowo, to jest trudne i duże pytanie, ale. Tak, duże, duże pytanie. Masz jeszcze żonę, prawda? Tak. W sensie córka ma mamę. No, więc nie bierz wszystkiego na siebie, bo jedna część jest po Twojej stronie, a druga jest po stronie mamy. Więc zakładam, że mama jest bardziej może taka miękka i Dokładnie. bardziej jakaś taka do, do przytulania, i bardziej empatyczna, i bardziej, że tak powiem, będzie odpowiadała za to, żeby ojojać córeczkę, jeżeli coś się wydarzy, i nauczyć ją z tymi emocjami sobie radzić, a ty będziesz pełnił po prostu swoją rolę jako ojciec, który może będzie pragmatyczny. Bardzo i taki od linijki, od Excela, i jak już coś powie, to już coś powie. Jak coś powie miłego, to rany trzeba zapisać po prostu w notesie. I takie obiegowe, że tak powiem, stwierdzenie, które krąży, to to, że córki wybierają sobie później takich mężów, jakich miały ojców, tak? czyli na wzór ojca. W związku z czym może być, może być później tak, że to do czego będzie przyzwyczajona w kontakcie z tobą, albo to, co będzie obserwowała, w domu, czyli to, jak ty traktujesz jej mamę, będzie dla niej pewnego rodzaju wzorcem. I będzie być może podświadomie poszukiwała właśnie takiego partnera później dla siebie, który będzie może nie będzie zbyt wylewny, ale będzie konkretny, powie wszystko do brzegu, szczerze, i nawet jeżeli ta empatia nie będzie taka, no nawet jeżeli nie będzie taki miękki w obyciu, to będzie wszystko ok. A ona sama, jeżeli chodzi o swoje emocje, to na pewno sobie poradzi w wyrażaniu ich i tak dalej. Teraz akurat dzień Dzieci Mają masę możliwości tego, aby się rozwijać yy, wewnętrznie. Ja mam dwóch synów: jeden już yy, ma w tym roku 19 lat, drugi 11. Ja dbałam o to, żeby moi chłopcy brali udział w różnego rodzaju warsztatach, które miały ich rozwijać emocjonalnie. Czyli na przykład chodzili na warsztaty z takie mentalne, jest taka, taka firma Free Mind of Child, prowadzona przez dwie super dziewczyny, Annę Piaseczną i Justynę Herman. Zawsze chętnie wysyłałam moje dzieci na kampy albo różnego rodzaju wydarzenia, tak, aby oprócz takiej typowej edukacji, którą mają w szkole, uczyli się tego, jak Wyrażać swoje emocje w gronie rówieśników, jak zadbać o ciebie. No? Ale tak sobie myślę, że ja jestem z mojej miejscowości i jakby wiesz, na pierwszym takim szkoleniu, gdzie w ogóle, znaczy, to pierwsze taką książkę najpierw zobaczyłem w mm. takich mentalnych sprawach, ale tak wiesz, do 18 roku życia. Ani ja, ani żaden z moich znajomych w 40-tysięcznym mieście nie wpadłby na pomysł, że można iść, wiesz, na jakby taki trening związany, wiesz, z mentalnością, psychologią, czy czymś tak, nie. To... Tak, tak, tak. To prawda. Natomiast się rozwijamy i moi rodzice, prawdopodobnie twoi, też nie chodzili na żadne warsztaty dla rodziców i po prostu, no co, dziecko się nie słucha, trzeba je tam szczelić po prostu pasem. To były kiedyś metody wychowawcze i się od razu będzie słuchać i się naprostuje, prawda? Jak to złą ocenę, to trzeba mu dać szlaban i się od razu zacznie uczyć. A teraz. Rozwijamy się też jako rodzice, więc prawdopodobnie, tak jak podchodzisz do biznesu bardzo projektowo, pragmatycznie i tak, że tak powiem, zadaniowo, tak bardzo często wielu mężczyzn traktuje również założenie rodziny jako projekt. Mam projekt, będę miał dziecko, czego ja się potrzebuję nauczyć, na jakie warsztaty ja potrzebuję pójść. I być może takie warsztaty o nazwie mentalne rodzicielstwo. Które są prowadzone przez moją znajomą Annę Pieseczną, będą właśnie dla ciebie, żeby się trochę, trochę zorientować bardziej w emocjach swojego dziecka, umieć je odczytywać, odpowiadać na nie po swojemu, ale żeby po prostu wiedzieć, co się z twoją córką będzie działo, w którym wieku. Na przykład ja bardzo, bardzo mnie to interesowało, żeby wiedzieć, w którym wieku, co się dzieje z, w którym przedziale wiekowym, co się dzieje z moim jednym i drugim synem, na co powinnam zwrócić uwagę, ponieważ to są rzeczy powtarzalne. Do tego można podejść tak samo jak do, do projektu, do. Przepisu na dziecko. Oczywiście, że każdy jest z nas unikalny, ale pewne rzeczy są takie, których się można po prostu nauczyć. Także parę książek, parę warsztatów, może konsultacji i. To, to jest ta mentalna strona, jakby w stosunku do rodziców, nie tylko mnie, ale osób, które nas słuchają, ale z Twojej perspektywy, jako już dorosłej kobiety. Co sprawi, że ona będzie szczęśliwa? Czy pieniądze dają szczęście? Czy dobry związek daje szczęście? Czy to, co ona chce robić, daje szczęście? Wiesz, bo to jest indywidualne pytanie. Ale... Każdemu, każdemu to szczęście i tą satysfakcję będzie dawało coś innego. Dla mnie, ja jestem szczęśliwa z samego faktu, że po prostu jestem, istnieję. To już jest dla mnie szczęście. I nawet kiedy przechodziłam przez trudne momenty w moim życiu, a przechodziłam przez, czy to przez guzy piersi, kiedy u mnie diagnozowano, przez różnego rodzaju operacje, czy przez inne swoje zmagania. To za każdym razem wtedy mogłam powiedzieć o sobie, że jestem szczęśliwa, bo to jest po prostu stan, to jest pewna decyzja. Czy ja wtedy byłam radosna? albo czy wtedy byłam na najwyższym poziomie takim wiesz swojej radości i wewnętrznego entuzjazmu nie powiedziałabym bo na to składa się więcej rzeczy natomiast to co ty możesz dać swojemu dziecku to możesz budować z jego matką zdrowy związek oparty na zdrowej miłości dla niej być zdrowym rodzicem który stworzy jej warunki do rozwoju i tak naprawdę to twoją rolą jest do 18 roku życia jej zapewnić po prostu potrzeby jej emocjonalne, no ale też takie edukacyjne i też no bycie w domu jednak, bycie na, na wyciągnięcie jej ręki wtedy, kiedy będzie potrzebowała, żeby czuła się przy tobie swobodnie. Stawianie oczywiście granic Czyli nie z jednej strony to jest moja księżniczka i po prostu może wszystko, niech ona tylko i wyłącznie będzie szczęśliwa, tylko takie życie z tym dzieckiem, tak aby ono przygotowało się w Twoim towarzystwie do, do swojej dorosłości. Ja tak postrzegam wychowanie na przykład moich dzieci. Jak ktoś się mnie pyta, czy dzieci się wychowuje, to ja często mówię, z dziećmi się po prostu żyje. I na miarę ich możliwości ich zrozumienia, objaśnia im się świat, na tyle na ile oni mogą go zrozumieć, bo wiadomo, że pięciolatek, dziesięciolatek i dziewiętnastolatek zrobi to inaczej i przygotowywuje się ich do tego, że pójdą pewnego dnia samodzielnie, że tak powiem, w życie. No i chciałabym, żeby sobie umieli poradzić. I ja na przykład, teraz jak mój starszy syn wychodzi już w życie dorosłe, to ja jak zaczęłam zarabiać pieniądze i budować biznes, to bardzo często z mężem rozmawialiśmy o tym, jak to zrobić, aby w, tym, w tych naszych dzieciach, pomimo wszystko, pozostała jeszcze determinacja do tego, żeby zrobić coś więcej. Żeby nie było tak, że oni wiesz, wszystko dostają na. Mm, na tacy podane od nas, yy, i to ma ich uszczęśliwić. I ja wiem, że każdy, yy, każdy z nas potrzebuje zbudować siebie. Yy, w związku z czym. Yy, Moje dzieci najpierw budują siebie, siebie w otoczeniu swoich znajomych, rówieśników, później w szkole. Potem potrzebują zdobywać kompetencje, rozpoznawać swoje talenty, jakieś mocne strony. Kolejno moją rolą jest nakierować ich na to, żeby poszukali tego, co im sprawia frajdę. Sprawić no i to pieniądze akurat gwarantują, żeby mogli spróbować, nie wiem, grania na fortepianie, może na saksofonie, a może gry w tenisa, a może na nartach i tak dalej. Żeby mieli taką możliwość wyboru a, i później aby mogli te swoje pasje pielęgnować, żeby czuli się w czymś naprawdę świetni, zapewnić im dobrą edukację, ale w sensie nie, że muszę ich na nie wiadomo jakie Oksfordy powysyłać, ale dobrą, taką godną edukację na miarę moich możliwości, żebym ja też się nie zachorowywała tylko dlatego, że oni chcą gdzieś studiować, tylko żeby to było takie w, w porządku względem nich, ale też względem mnie żeby gdyby ją przerwali, to żebym nie wypominała im później do osiemdziesiątki, że tam mamusia i tatuś, coś tam, coś tam, a ty tych studiów nie skończyłeś ostatecznie. No i takie stopniowe oddawanie odpowiedzialności. Tak, żeby mogli sprawdzać siebie. Na przykład mój syn starszy niedawno wrócił z nart, z Francji i jako dziewiętnastolatek powiedział, że chciałby właśnie na takie narty jechać. Ja wiem, że to na YouTubie jest taki niebezpieczny temat pieniądze, no ale cóż, trzeba go Poruszyć. No i jesteśmy rodziną, która jest uprzywilejowana finansowo. Trzeba to nazwać po imieniu. No i pytam się mojego syna: ile takie narty, taki tygodniowy wyjazd ze znajomymi będzie mniej więcej kosztował? Tam nocleg i wszystkie takie rzeczy. No i wyszło, że to jest około 2000 euro. Mało, dużo. Dla niektórych to jest ogromna suma pieniędzy, cała rodzina by pojechała i jeszcze by wrócili. Dla niektórych to jest nie do pomyślenia, żeby coś takiego robić. Ponieważ on już pracuje, dorabia sobie, uczy w dwóch szkołach języka angielskiego online, to tak się szczerze mówiąc wahałam i tak się zastanawiałam: Dobra, dam takiemu syneczkowi 2000 euro. Czy to jest wychowawcze, czy to jest niewychowawcze, czy w ogóle. No i sobie myślałam: hmm. No, chyba to nie jest tak do końca wychowawcze. W związku z czym mówię, ok, możesz pojechać na ten arty, my ci dołożymy, ale część pieniędzy sobie zarób. Akurat było o tyle fajnie, że on chyba z 4 czy 5 miesięcy wcześniej powiedział, że chce na ten arty pojechać. I on mówi: okej, okay, dobre, to ja sobie mogę to, część tych pieniędzy mogę zarobić. W związku z czym nie, chyba jakieś 800 euro. On ze swoich pieniędzy, jeszcze zaznaczmy, że mieszkamy w Brukseli, w związku z czym jakby te pieniądze inaczej ważą, te 800 euro, więc te 800 euro on po prostu rzucił od siebie, resztę dostał od nas, jeszcze dzień przed wyjazdem mówię. Choć pojedziemy do spożywczego, zrobimy zakupy na drogę, i tak dalej. Pamiętaj, że to z naszej kasy te zakupy, więc wiesz, korzystaj. I on to wykorzystał, bo z drugiej strony nie chcę mu zabierać też tej możliwości takiego, wiesz, zarabiania tych pierwszych pieniędzy, yy, sprawdzania, że o, wiesz, potrafię, mogę coś zrobić, i tak dalej. I tak samo teraz, jak będzie szedł na studia, to też mu powiedziałam, ok, jakie chcesz mieć studia? Wybrał, że chcesz na studia zaoczne. I powiedziałam, no w porządku, w tym mieście, w którym Ty będziesz studiował. Mamy kawalerkę, w związku z czym w niej zamieszkasz. No nie będziemy stwarzać teraz tutaj jakichś warunków sztucznych, że musisz, nie wiem, iść do akademika albo coś takiego. Więc zamieszkasz w tym mieszkaniu, będziesz się o nie troszczył, yy, będziesz studiował zaocznie, w takim razie pójdziesz do pracy. Więc wszystko to, co jest związane z tym mieszkaniem i studiami, yy, może być po naszej stronie, ale w tym wypadku yy, ty na przykład zarób sobie na jedzenie, tak? W tej pracy, w której będziesz chodzić. I on mówi: OK, dobra. Super, więc myślę sobie, że to jest takie szukanie mm, takiego środka złotego pomiędzy y, jego marzeniami albo marzeniami naszych dzieci, ale też y, naszymi możliwościami, tak, żeby ta determinacja w nich pozostała. Ja myślę, że tu taką ciekawą rzeczą, właśnie, którą zgłębiam od jakiegoś czasu razem z całym naszym zespołem i rodziną, to, to są te testy osobowościowe. Robiliśmy testy Galupa i inne wcześniej testy, no i z nich jasno też wychodzi, czy ktoś się nadaje na bycie przedsiębiorcą, czy nie. Te testy są idealne do tego, żeby zobaczyć, czy ktoś ma dyscyplinę na wysokim poziomie, osiąganie celów, współzawodnictwo i tak dalej, czy wręcz ma więcej talentów relacyjnych i nie chce, więc też polecam słuchaczom naszym, żeby takie testy sobie w związkach czy w firmie zrobić. No i, i właśnie trzeba mieć świadomość, że nie wszyscy tą działalność powinni prowadzić, ale wyobraźmy sobie teraz sytuację, że no już mamy. Taką osobę, która jest dorosła, powiedzmy to moją córkę, która już dorosła, tak? To bardzo dobrze mi tu też nakreśliłaś, jak to powinno wyglądać, więc dziękuję. No i jak kobieta powinna budować swoją tą finansową niezależność? powinna? No, jakie są Twoje rady, żeby. Jakby taką, mogła. Mhm. Czy jakby mogła, żeby tą finansową niezależność budować, niezależnie od mężczyzn mhm. czy chłopaków, bo, bo są różni, tak? Mam też różnych kolegów, też nie jestem idealny. E, więc no, raczej wolałbym, żeby moja córka liczyła sama na siebie, jak tak mogę to określić. Tak? Mm -hmm. I na mnie, dopóki jestem, ale to. Ten, um, co tak, robić? ale też, też, żeby nie było tak, że, że tylko na ciebie, bo jak ciebie nie będzie, to wiesz, ona nagle nic totalnie nie może zrobić, a jest dorosła, bo nie takich mieliśmy w historii grubych kotletów, którzy mieli kupę pieniędzy i tak dalej, i dzieci myślały, że już będą razem po prostu ze swoimi dziećmi mogli z tego żyć, ale jednak się okazało, że coś u tych nestorów rodu poszło nie tak, no i pieniądze się skończyły, a okazuje się, że mm, kolejne pokolenia w ogóle nie przystąpią stosowane są do życia, prawda? I zarabiania na siebie. A więc każdej osobie, która chciałaby o sobie, tutaj mówię i kobiecie, i mężczyźnie, która chciałaby być stabilna finansowo, poleciłabym przede wszystkim na początku zastanowienie się nad tym, jakie swoje kompetencje, jakie swoje talenty możemy monetyzować, czy to prowadząc swój biznes, czy też pracując na etat, bo ja jestem chyba jedną z nielicznych osób, która jakoś tak nie, nie mówi, że ludzie nie mogą pracować na etat i tak dalej, bo niektórzy świetnie się w tym rozwijają, rozwijają sobie super kariery, yy, bardzo dobre pieniądze zarabiają, niektórzy nawet większe niż ci głośni przedsiębiorcy i tak dalej, i tak dalej. A więc niech każdy wybierze to, w czym mu będzie bardziej do twarzy i w czym się lepiej będzie czuł. No i oczywiście stawiamy na swoje kompetencje, na to, żeby je monetyzować i starać się pracować w najwyższej stawce godzinowej, w jakiej tylko możemy aktualnie. Ponieważ te czasy, kiedy można było się raz wyuczyć i do 67 roku lecieć na tym, czego się człowiek nauczył w szkole, już dawno minęły. No to oczywiście regularnie dobrze by było się doszkalać i zastanawiać się nad kierunkiem albo swojej kariery, albo swojego biznesu, obserwować trendy, zmiany. I iść do przodu. Ja jestem fanką tego, aby jednak dążyć do budowania swojego majątku i nie do wydawania wszystkich pieniędzy od razu, tylko do tego, żeby no, jednak zarządzać swoim budżetem, jak najszybciej doprowadzić do sytuacji, w której możemy część pieniędzy zacząć inwestować. I oczywiście wiem, że nie każdy może od razu inwestować w nieruchomości, bo do tego trzeba jakiegoś Pierwszego budżetu, ale no myślę, że każdego z nas prędzej czy później będzie stać na to, żeby chociażby sobie kupić malutką sztabkę złota, która na chwilę obecną chyba kosztuje 90 tysięcy złotych około. Chodzi mi o tego typu rzeczy, żeby nie, nie tylko i wyłącznie żyć, wydawać, wydawać, wydawać i nie mieć na nic, tylko żeby jednak gdzieś ten, ten majątek gromadzić po to, aby albo dążyć do zakupu nieruchomości czy w Belgii na przykład niektórzy w Brukseli teraz startują do zakupu garażu, który będą wynajmować, tak? który kosztuje tam 30 tysięcy, załóżmy, czy 40 tysięcy euro i też można na tym zarobić. A no jak ktoś nie może sobie pozwolić na zakup mieszkania, to niech chociaż garaż tak? sobie kupi i, i coś tam sobie powolutku zacznie inwestować, tak aby ten majątek jednak budować, żeby się uniezależnić od tego, co się dzieje w naszej pracy. Bo oczywiście niektórzy będą zarabiali tyle, że i tak będą musieli. Musieli pracować do emerytury, ale zupełnie inaczej się pracuje, inaczej się rozdaje karty, inaczej się rozmawia z pracodawcą albo na inne rzeczy jesteśmy w stanie się godzić, kiedy mamy jakąś poduszkę finansową i w razie czego możemy powiedzieć stop, albo y, poszukać sobie innego zajęcia, a inaczej się funkcjonuje, pracuje i buduje swoją karierę, czy też swój biznes wtedy, kiedy się ma nóż na gardle, po prostu kredyt, wszystko na styk y, i nie można funkcjonować. Wszystkim natomiast osobom bardzo, ale to bardzo bym poleciła, aby się zapoznali z takimi prawnymi aspektami w ogóle funkcjonowania w związku formalnym czy też nieformalnym, w małżeństwie. I zawsze kobietom bardzo, bardzo to polecam. Mężczyznom oczywiście też, natomiast, ponieważ w większości przypadków to oni przynoszą jeszcze większe pieniądze do domu, to się zaczyna zmieniać, no ale. Jednak w wielu domach to mężczyzna przynosi większe pieniądze do domu, bardzo często nieruchomość jest skupiona na niego, jeszcze przed ślubem, on nie wnosi jej do majątku wspólnego i tak To czasami się okazuje, że kobieta przyjmuje jakąś, jakieś warunki i wydaje jej się, że jest zabezpieczona i tak sobie fajnie żyją. Ona się, nie wiem, na przykład opiekuje dzieckiem, mieszkają sobie w fajnym mieszkanku, wszystko jest super, ona rezygnuje z kariery, żeby jemu było wygodniej i żeby on mógł rozwijać skrzydło. Bo przecież on, o nich, ona o nas zadba, a potem nagle się okazuje, że ci ludzie się rozstają, a ona zostaje bez mieszkania, bo to wszystko jest na niego i ona po prostu, jak chce, to proszę bardzo, to może się wyprowadzić. Więc gdyby mój mąż mi zaproponował taką opcję, by powiedział: Kochanie, ja bym oczekiwał, że ty nie będziesz na przykład pracowała. To bym powiedziała, no to gratuluję, bardzo fajne oczekiwania, ale w takim razie jak ty zamierzasz o mnie zadbać na chwilę dzisiejszą i też na moją emeryturę? Ponieważ ja nie pracuję tylko na swoje potrzeby z tego miesiąca, ale też na swoją starość. Więc co ty możesz mi takiego zaproponować, że ja powinnam zrezygnować totalnie ze swojej kariery zawodowej? No, widzisz, tutaj znowu wracamy do tematu nieruchomości na tej zasadzie, że jednak razem w związku, czy osobno, niezależnie od tego, czy ktoś ma teraz partnera, czy partnerkę, skupienie się na nieruchomościach, zarabianie gdzie indziej, bo na nieruchomościach nie zarabia się najwięcej, ale najlepiej się tam odkłada pieniądze, mm -hmm. że jak e, związek umówi się, że zaczynają działać w nieruchomościach i kupią kawalerkę kiedyś. E, tak jak powiedziałaś, że syn idzie na studia i jest jakieś mieszkanie, powiedzmy, czy za gotówkę, czy w kredycie, to już inna tak. sprawa, ale ten kredyt też się kiedyś spłaci, to zostanie też na emeryturę, potem znowu tym dzieciom tak. zostanie. I w sumie wracamy do tego, że nieruchomości to jest coś, do czego związki powinny dążyć. Oczywiście nie każdy, kto nas teraz słucha, nie każde wyświetlenie pod tym filmem, to jest osoba, która kupi mieszkanie, oczywiście. Ale jest to coś, do czego warto dążyć, bo jest to i w przypadku rozwodu, i na emeryturę i dla dzieci, i dla wnuków, nie, tak, że to jest coś, tak, co tak jak powinno z nami być cały czas. Nie? Tak, ja jestem ogromną fanką inwestowania w nieruchomości, mój mąż zresztą też i właściwie odkąd no, żyjemy razem, odkąd jesteśmy małżeństwem, to praktycznie bardzo szybko przeszliśmy do rozmowy na temat tego, jaka kwota jest nam niezbędna do życia, a jaką jednak moglibyśmy odkładać? I do dzisiaj my nie żyjemy za wszystkie pieniądze, które zarabiamy. W sensie takim, że niektórzy myślą, że jak ktoś buduje firmę i tak dalej, to od razu, znaczy niektórzy tak robią. Leci w domy z basenem, kupuje porszaki, nie wiadomo co, i, i tak szybko przychodzi do konsumpcji. A My tak nie robimy. U nas jest kilka rzeczy, na których nie oszczędzamy nigdy, i to jest edukacja naszych dzieci, nasza edukacja, zdrowie, jakieś zdrowe jedzenie, tego typu wybory, jakieś wycieczki, podróże, na które mamy ochotę. To tutaj jakby jesteśmy bardzo tacy otwarci na to, żeby za to płacić. No i oczywiście też żyjemy wygodnie, w, w miarę, nie, na pewno nie możemy narzekać, ale. Ja prowadzę od 19 roku życia działalność gospodarczą i dopiero mając 40 lat, um, pamiętam, um, kupiliśmy pierwszy taki dom jednorodzinny dla nas, taki wiesz, jakby marzeń, um, do którego się wprowadzaliśmy, gdzie, gdzie był robiony wielki remont i w ogóle wszystko było. Tak, wcześniej, tak pieniądze to pojawiły się wcześniej, ale te pieniądze wcześniej były um, po prostu um, cały czas inwestowane i. Jak no, żyliśmy w mieszkaniu, nie wiem, 80-metrowym. Ja wiem, że to teraz tak zabrzmi dla kogoś, kto mieszka w kawalerce, jak wariatka, no, ale w sensie, no, w porównaniu do tego, na co mogliśmy sobie pozwolić, to żyliśmy w mieszkaniu i byliśmy gotowi, jakby, trzymać ten standard, tak, że tak powiem, w garści i nie przesadzać, tylko dlatego, że mamy pieniądze. Kiedyś ktoś mnie zobaczył, że lecę wizerem, i mówi: Pani Kamilo, pani lata wizerem? Tak sobie myślę, a dlaczego mam nie latać Wizerem? No, pani to przecież, jak pani zarabia pieniądze, to pani powinna tylko biznes klasą latać. Ja mówię, nie po to zarabiam te pieniądze, żeby je na każdym kroku po prostu tylko wydawać, dlatego że mogę. Jeżeli jest lot, który mi pasuje, z lotniska, który mi pasuje, Wizzair ma stosunkowo nowe samoloty, to nie widzę powodu, dla którego ja bym miała płacić po prostu więcej za coś, więc takie mam, bardzo mam wrażenie zdrowe podejście do pieniędzy. Bardzo taka jestem pragmatyczna pod tym względem, mój mąż też raczej. I nie, nie lubimy wydawać. Tylko dlatego, że mamy. Mm, no, ja myślę, że więc... To jest bardzo zdrowe podejście. I jakby większość osób, które znam, które są wolne finansowo, no to gdzieś właśnie mniej wydają niż. Niż się reszcie wydaje. Niż się reszcie wydaje Al, i albo mogli... więcej wydają na niektóre rzeczy, o których nikt, nikt inny nie myśli, że można wydawać, bo ja, jeżeli chcę się czegoś dowiedzieć i trzeba zapłacić za konsultację u jakiegoś eksperta kilka ty tysięcy, kilkanaście tysięcy, albo za jakiś projekt pięćdziesiąt tysięcy, żeby się czegoś dowiedzieć, to ja te pieniądze zapłacę, bo ja wiem, że, że to jest moja inwestycja, mój rozwój. Ja to szybko zmonetyzuję. I zaoszczędzę bardzo dużo czasu, że ktoś mi to powie. Teraz, zaraz, już na skróty. Mm, i, I wolałabym się tego nie, do, nie dowiadywać wolno, więc na takie rzeczy bardzo dużo pieniędzy wydaję, ale na niektóre, wbrew pozorom, nie. O, właśnie, kwestia dobrych priorytetów i porozmawiania o tych finansach w związku, żeby one były jasne od początku i jednak dalej z naciskiem na te nieruchomości. Mam do Ciebie też inne pytanie, które może pomóc wszystkim, niezależnie od tego, czy będą pracować na etacie, czy będą prowadzić mhm. własną firmę. Bo dzisiaj wydaje mi się, że to jest taki standard, o który każdy powinien zadbać, czyli budowanie marki osobistej. Ja Twoją działalność śledzę gdzieś od dłuższego czasu, no bo mijamy się w hotelach mhm. wielokrotnie, organizujemy wydarzenia w tych samych hotelach. Tak. Wiesz, obserwuję, jak masz to zrobione, to jest z racji tego, że prowadzę swoje wydarzenia, więc wiadomo, że się tak. każdy podpatruje wszędzie, zawsze, y -hmm. tak? I prowadzisz tą markę osobistą bardzo dobrze. Też jest niewiele w ogóle kobiet w Polsce, niewiele kobiet, które prowadzą tą markę osobistą na wysokim poziomie. Jest dużo kobiet, które by chciały y -hmm. gdzieś jakby przez samo pokazywanie marką coś robić, no ale jednak moim zdaniem marka osobista to jest najpierw jakaś umiejętność, potrafienie czegoś, jakieś wyniesienie, jakieś wartości, a obudowanie tego Dopiero wiesz, zdjęciami, innymi rzeczami. Natomiast, gdybyś mogła doradzić osobom, które w ogóle nie zarządzają swoim wizerunkiem w internecie, od czego powinny zacząć? Na co powinny zwrócić uwagę, żeby wiesz, było widać po mediach społecznościowych przynajmniej, że, że. robią to, co robią. Że robią to, co robią, mhm. będą bardziej doceniane, wiesz, u pracodawców. Każdy pracodawca też patrzy na Facebooka, czy na jakieś inne media, czy na Linkedina, mhm. a jednak te profile nie są być zarządzane świadomie, nie? Tak, na pewno należy zdać sobie sprawę z tego, że jesteśmy jednak na tych mediach społecznościowych obserwowani zawsze. Bez względu na to, czy jesteśmy osobami prywatnymi, czy też przedsiębiorcami, którzy w mediach społecznościowych bardzo często sprzedają i właśnie budują swoją, swoją markę, czy też komunikują się ze swoimi klientami. Więc każdy z nas, nawet jak pracuje na etat, to tą marką osobistą jest. Mówi się, że marka osobista to jest to, co ludzie o tobie mówią wtedy, kiedy ciebie nie ma, kiedy wychodzisz z pokoju. I każdy z nas, myślę, że z czegoś się ludziom kojarzy, albo z czymś chciałby być kojarzony. Gdybym pracowała na etat w jakiejś firmie, to prawdopodobnie byłabym bardziej aktywna na, link, na, na portalu i LinkedIn. I tam do, w kontekście swojej ekspertyzy uczestniczyłabym w rozmowach różnego rodzaju, być może publikowałabym jakieś ciekawostki, albo na przykład relacje z konferencji, albo przeczytanych książek, albo tego, co mnie aktualnie zajęło zawodowo. Czyli pokazywałabym gdzieś jakąś taką moją ścieżkę zawodową, którą przechodzę. I, I dzieliłabym się tym, co wiem, i tak jak mówię, brała udział w rozmowach i też budowała sobie grono znajomych. Bo jak budujemy swoją karierę, no to raz pracujemy tu, później możemy pracować w jakimś innym miejscu, czasami jedziemy na jakąś branżową konferencję. W związku z czym na pewno dawałabym znać i tworzyłabym jakąś historię, taki swój zawodowy pamiętnik na tym LinkedInie. I teraz, jak o to zapytałeś, przypomniła mi się cudowna. Młoda dziewczyna Jowita. Pozdrawiam serdecznie. Ona mieszka teraz w Norwegii. Niedawno dopiero zaczęła swoją karierę zawodową i kiedyś do mnie napisała: Pani Kamilo, jak gdzieś byłam na jakimś takim stażu, czy w takiej firmie, w której dostałam możliwość zapoznania się z ludźmi, do których normalnie bym nie miała nigdy żadnego podejścia, bo to są takie grube ryby. Czy jak ja wyjdę z tej firmy, to co ja powinnam zrobić? Ja jej wtedy powiedziałam: natychmiast zakładaj konto na LinkedInie, e, znajdź tych ludzi, oni jeszcze, jak wyjdziesz z tej firmy, jeżeli spędzili z Tobą 10-15 minut, będą Cię pamiętali e, i do każdego z nich napisz i podziękuj za spotkanie i po prostu napisz, że dzisiaj byłaś, że było ci bardzo miło, podziękuj za spotkanie, odnieś się do czegoś, czego, co usłyszałaś, powiedz, że będzie ci miło, jeżeli będziecie mogli pozostać w kontakcie i tak dalej i buduj sobie po prostu tylko i wyłącznie to. Czyli od takich małych rzeczy już nawet jako student można zaczynać. Natomiast jeżeli bym była przedsiębiorczynią, tak jak jestem ja czy, czy ty, no, to ja nie zaczynałam od jakiegoś, nie wiem, budowania logo, czy wiesz, od brandbooka, od jakichś takich poważnych rzeczy, A tylko zaczynałam na początku od pisania tekstów, jakichś artykułów do, do magazynów, które mogłyby je opublikować. Pytałam się, czy je opublikują, czy mogę napisać dla nich taki tekst. Jeszcze jak ja zaczynałam, to były fora. Znaczy, one też teraz są, ale kiedyś były bardziej popularne. To często wypowiadałam się na forach albo na Golden Line. Golden Line to jest taki, taki LinkedIn, tylko że kiedyś. Więc wypowiadałam się w tym miejscu, zabierałam głos. Później, jeżeli zajmujemy się czymś, prowadzimy biznes stacjonarny czy też biznes online, to powoli możemy zacząć publikować. Jak zarobimy jakieś pierwsze pieniądze, można pójść i zrobić jakąś w miarę profesjonalną sesję zdjęciową, chociaż teraz, nawet z tymi telefonami, które mamy, to. Wystarczy się jakoś tak w miarę ogarnąć i też można sobie dobre zdjęcie strzelić przy pomocy jakiegoś znajomego. No i pilnować tylko, żeby być może nie publikować rzeczy, które mogłyby budzić jakieś takie emocje, które nie są przez nas zamierzone. Bo jeżeli to jest przez nas zamierzone, to nasza marka osobista może być skandaliczna. To czemu nie? Znamy wielu ludzi, którzy tak ją budują i dobrze na tym wychodzą. To tylko po prostu zastanówmy się, jak chcemy być postrzegani i z czym chcemy być w tych mediach społecznościowych kojarzeni? I wybierzmy sobie kilka tematów, na które chcemy się wypowiadać, i po prostu na nie się wypowiadajmy i edukujmy, dzielmy się swoją codziennością, tym czym się zajmujemy, tak żeby ktoś po powrocie do domu, jak wejdzie i wpisze w Google nasze imię, nazwisko, to żeby mu tam coś wyskoczyło i zadajmy sobie pytanie, czy to jest to, co chcielibyśmy, żeby skakiwało. Tak, myślę, że każdy kontrolnik mhm. mógłby wejść sobie na swój profil tak. na Facebooku i zobaczyć, czy ma zdjęcia z działki w dresie gdzieś tam przy ognisku sprzed 17. Znaczy, nie do tak. Facebooka, przed tam powiedzmy 10 lat. 17 lat temu? Nie, no, na może naszej jeszcze... klasie może kiedyś tak. jak była, ale mhm. wiesz, no, często ktoś ma zakopane gdzieś te zdjęcia na profilu, nigdy nie wchodził jako. Inna osoba na swój profil i nie widzi, tak. co tam wygląda, jednak pracodawcy zwracają na to uwagę. I niezależnie, tak jak powiedziałeś, czy to jest etat, czy własna firma, to każdy gdzieś zawsze, nawet pracownika sprawdza, co on robi, kim on jest, więc warto. To prawda, sama też. Yy... To sama też zaglądałam szczerze mówiąc na profile społecznościowe za każdym razem jak miałam kogoś zatrudnić. No i jeżeli na przykład widziałam, że ktoś mi pisze tam w liście motywacyjnym czy tam wiesz na rozmowie opowiada o sobie niektóre rzeczy, a potem sobie oznacza na Facebooku, że tam szlachta nie pracuje czy jakieś tego typu teksty, no to miałam takie Mm, takiego małego ząka i się zastanawiałam w ogóle mm, o co w tym wszystkim chodzi nie mówię że każdy ma być tam jakiś taki idealny wiesz wszyscy po prostu w koszuli pod krawatem o, o z, z profesjonalnej sesji Możemy być sobą, możemy normalnie tam rzeczy publikować, ale pamiętajmy, że to jest jednak miejsce publiczne, do którego każdy ma dostęp. I no, ktoś wejdzie na nasz profil i poświęci trzy sekundy na to, żeby po prostu zdecydować, kim my jesteśmy. Dokładnie. Myślę, że to tyle. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. dziękuję również. Mam nadzieję, że przynajmniej panowie, którzy mają empatię na ostatnim punkcie, tak jak ja, wyniosą sporo z tej rozmowy. Ja kiedyś sprawdzę, gdzie mam tę empatię, bo dużo osób mi mówi, że nie za wysoko. Tak, i, i, i wiecie, no jakby no, my szczególnie, panowie, musimy słuchać kobiet, co one potrzebują, czego nas chcą, bo często kobiety. Nie mówią wprost mężczyznom, czego oczekują, i myślą, że my wiemy, czego one oczekują. Tak, ponieważ część kobiet chciałaby, żebyście się domyślili, albo mówią, że już tyle razy mówiły, że już po prostu, no, ileż można się powtarzać. I faktycznie często tak jest, że mówią, ale no nie są słuchane. W związku z czym, no nie wiem, może jakieś takie cykliczne, wpisane w kalendarz w Google, po prostu przypomnienie, zapytać tam moją kochaną, jak się czuję, czego potrzebuję, jak mogę być, jeszcze lepszym partnerem jak mogę ją wesprzeć w realizowaniu jej marzeń jej celów. I można takie pytanie zadać. Ja kiedyś z moim mężem zadaliśmy sobie takie pytanie jak mogę cię kochać jeszcze bardziej. I bardzo takie zaskakujące dla nas były odpowiedzi, no ale to jest komunikacja w związku, której każdy się Od po prostu razu musi uwaga, uczyć, by kobiety też jakby pytały mężczyzn czy czegoś potrzebują. Oczywiście Bo tak czasami kochanie gdzieś tam tak. Tak, kochanie. Yy, kiedy czujesz się najbardziej kochany? O tak. No, faceci są bardzo prości. Jak konstrukcja cepa wystarczy po prostu, żeby było miło i spokojnie i będą zadowoleni. Nic Dziękuję. Nie Dziękuję Ci <laughs> bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Cześć. Pozdrawiamy, cześć.